poranek to taki moment w ciągu dnia, w którym to planujesz, w którym nabierasz sił. Poranek z czasem seniora ma na celu pobudzić, zmotywować i zainspirować Cię do działania. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i będę Ci towarzyszyć w każdym z tych poranków. Zatem zachęcam do oglądania. Już teraz proszę Cię także o subskrypcję, o wciśnięcie na dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się na moim kanale. Zaczynamy! Witam Was bardzo serdecznie o poranku. Dzisiaj kontynuujemy temat Japonii, tego kraju kwitnącej wiśni, który zachwyca wielu. Mnie zachwyca i to bardzo pod kątem właśnie tego, w jaki sposób Japończycy radzą sobie ze starzejącym społeczeństwem, w jaki sposób funkcjonują właśnie osoby starsze. No i dzisiaj taki kolejny temat związany właśnie z Japonią. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o różnego rodzaju robotach, które towarzyszą seniorom Japończykom. Wiemy, że Japonia to kraj bardzo wysoko rozwinięty technologicznie i z pewnością wielu z Was także wie, że roboty właściwie są już teraz na porządku dziennym i można je spotkać właściwie wszędzie w Japonii. Ostatnio widziałam reportaż o tym, jak roboty obsługują, czyli już nie ma kelnerów, tylko właśnie jak roboty obsługują właśnie w restauracjach, w kawiarniach, jak przynoszą właśnie kawy, jak podają kubeczki. I to był taki reportaż, który mi uświadomił, że tak naprawdę coraz więcej w naszym świecie jest technologii, tych nowych technologii, które z jednej strony są bardzo pomocne i za które dziękuję ja sama, ponieważ mam możliwość chociażby spotkania się z Wami przez te nowe technologie właśnie teraz, ale też z drugiej strony czai się za nimi jakieś takie trochę niebezpieczeństwo, że nagle właśnie to roboty będą za nas wykonywać pewne czynności, a my wtedy, no właśnie, co my będziemy robić, jeżeli roboty będą za nas wykonywać wszystko, no to co my wtedy będziemy robić? Czy my w ogóle będziemy potrzebni? A jeśli tak, to w jaki sposób będziemy potrzebni? Jakoś tak te myśli ciągle nurtują moją głowę i zastanawiam się nad tym, w którym kierunku zmierza nasz świat, nie tylko Japonia, ale w ogóle świat i nowe technologie, w którym kierunku nas prowadzą. Nie jestem osobą, która ucieka od nowych technologii, ale z pewnością jestem osobą, która się zastanawia nad tym, które technologie są pożyteczne, a które nie. Które technologie chcę stosować, a których nie chcę stosować. I dziś zachęcam Cię właśnie do tego, żebyś choć chwilę się zastanowił nad tym, czy tak naprawdę wszystko, co robisz tak technologicznie, jest dla Ciebie. To, że jest jakiś trend, nie związany z modą, tylko właśnie związany z nowymi technologiami, czy jest jakiś trend na mediach społecznościowych, na Facebooku, czy jest jakiś trend, który wydaje Ci się, że musisz Ty też być w tym trendzie i też musisz coś udostępnić na Facebooku, że też musisz coś napisać, też musisz coś nagrać, że też musisz, no właśnie nic nie musisz, jakby ciągle chciałabym Was zachęcić do tego, żebyśmy byli jak najbardziej sobą, jak najbardziej autentyczni i zastanawiali się nad tym, czy tak naprawdę wszystko jest dla nas. Ja nie jestem wszędzie, też nie jestem w każdych mediach społecznościowych, nie robię wszystkiego i nie robię tak, żeby się wszystkim podobało, bo to nie jest możliwe. A poza tym ja nie chcę robić tego, żeby się wszystkim i wszystko podobało. Chcę, żebym ja była zadowolona z mojej pracy, ale też chcę, żebyście Wy byli zainteresowani, pobudzeni, zaciekawieni tym, co chcę Wam przekazać. To jest mój cel.
nie docieram do wszystkich, nie jestem dla wszystkich, tylko jestem dla Was. I z tego się cieszę. I dzisiaj właśnie chciałam Was zachęcić do tego, żebyście Wy też się zastanowili nad tym, czy tak naprawdę wszystko jest dla Was. Czy może są jakieś rzeczy, które robicie w swoim życiu, ale tak naprawdę ich nie czujecie do końca. Nie czujecie, że to jest wasze. Że właśnie to chcecie robić, ale no już robię, no bo wszyscy tak robią. Wszystkie koleżanki na Facebooku tak robią, no to ja też tak zrobię. Czy muszę? Chyba nie. Zachęcam Was dzisiaj do rozmyślań nad nowymi technologiami i rozmyślań o tym, gdzie my w tych technologiach jesteśmy, jak pozwalamy technologiom wejść do naszego codziennego życia. Do tego Was dziś zachęcam. Pozdrawiam serdecznie. Małgorzata Kospin. Pa, pa.